Cześć wszystkim, witam was w trzeciej części mojego Let's Playa z gry The Elder Scrolls 3 Morrowind. Dzisiaj wyruszymy w dalszą drogę do miasta Balmora, a przy okazji spróbujemy zrobić questa ze złodziejem. Tutaj zaraz będzie jakaś dama, która będzie potrzebować naszej pomocy, ale będzie to pomoc raczej nietypowa. Powiem tylko tyle, że zostało określone przez jakiegoś złodzieja, a reszty dowiemy się, jak już tam właśnie podejdziemy. W tym momencie jesteśmy gdzieś tak w połowie drogi do Balmory, tak naprawdę. Zobaczymy jeszcze o jedną mieścinę, raczej twierdzę tam imperialistów. Da się zebrać? Da się. Okej. Tutaj gdzieś powinna stać ta dama. Już nie, tak mi się wydaje. O, tutaj kolejny przeciwnik, który zamraża, raczej paraliżuje przeciwnika. Przyjdę sobie duszkę. O, tam już jest ta kobieta. Teraz z duszkiem lecimy rozwalić. O, podejść na magię. Fajnie, fajnie. Dobra, bierzemy wszystko. Tutaj jest jakieś przejście. Gdzie ono prowadzi tak w ogóle? Nie mam pojęcia. Tutaj znak nie pokazuje. Niestety. Będziemy tamtą stronę iść, mi się wydaje. Okej. Okay. Rozmawiamy z tą panią. Co ona ma nam do powiedzenia? Musi znaleźć jakiegoś bandytę. Był tutaj. I wziął klejnoty jakieś, ale był bardzo grzeczny i w ogóle teraz uwaga, nie obchodzą jej klejnoty, chcę znaleźć właśnie tego złodzieja, bo był śmieszny i czarujący i chcę go znaleźć. Nazywa się Nelas Onmar. Okej, mogę go znaleźć. Trzeba mu przekazać list od właśnie Mauli. Okej, to idziemy. On jest chyba w mieście, tak mi się wydaje przynajmniej. Jak on się nazywał? Onmar miał nazwisko bodajże. Nie pamiętam imienia, ale chowam miecz, bo wtedy się szybciej chodzi. Znowu jakieś roślinki. Fajne w grach z serii The Elder Scrolls jest właśnie to, że jest taka duża interakcja ze światem. Można zbierać rośliny, tego podobne. Można, nie wiem, jakieś skrzynie otwierać, spać w łóżkach, tego podobne. Troszkę jak w serii Gothic, chociaż to tak naprawdę to seria Elder Scrolls jest starsza. No i już dochodzimy właśnie do miasta. Musimy znaleźć tego Onmara. Wydaje mi się, że był gdzieś tutaj w dolnych partiach właśnie miasta. Chyba był elfem. Chociaż spytam się też tego. Nie, to jest Dunaylay. Tu jest jakiś elf. To ty. To jest chyba elf. Nie. To nie jest elf. Tak. Chociaż. To jest Gil. Okej. O, tam. Za nami pijawka leci. Fajnie. No i gdzie liziesz?
Gdzie liziesz? Troszkę musiała się nabiegać chyba dziewczyna. To muszę na innej. To nie tu, kogo to jest dom? Takiego. A ten Faluski Salas. Dobra. Idziemy dalej szukać. Gdzie on może być? Ty? Kunter. Łoceju. Nawiązanie do 25 sieni. Imiona są strasznie dziwne, ale gdybym ja miał wymyślać imiona dla miliona tak naprawdę pacjentów, to też by się takie dziwne znalazły. Gdzie on może być? A może w dzienniku będę miał. Gdzie on był widziany? Jest w Pelagiat. No cóż. A może ty coś wiesz? One particular Nelson mal. Halfway tavern, okej. Czy jest gdzieś w tawernie? A która to jest tawerna chyba? Chyba to. O, znów mi myszka waliła. Tak, to jest tu. Okej, teraz szukamy tego Onmara. Yakum Hail Shashishi. O Jezus. Ty? Siema Onmar. Nelos Onmar. Maurice Glove. Och, przez pierwszy raz odczuł żal z kradzieży. Powinienem zobaczyć ją znowu. Weź to, powiedz, że masz jakąś notkę od właśnie Nelosa. Muszę ją znowu zobaczyć. Nie zapomnę tego, przyjacielu. Będę starał się tłumaczyć wszystkie właśnie teksty ważne dla fabuły lub właśnie dla questów lub po prostu ciekawe. Chociaż nie wiem, czy to będzie potrzebne, bo większość osób zna język angielski. Chociaż jeżeli nawet chociaż jedna osoba może uznać to za przydatne, no to dobrze to zrobić. Chwilka, podgłośnię sobie dźwięki w grze. Okej. Możemy iść.
bardzo fajny klimat mają te lasy, jak już mówiłem w poprzednim filmiku. Jakieś powykręcane grzyby, drzewa to głównie właśnie takie płaczące wierzby jakby. Jest jakaś ścieżka do kopalni, ale chyba nie mam tam szans, więc nawet nie będę zaglądał. A więc suniemy dalej przez niezbadane ustępy, zbierając kwiatki, odskakując radośnie. Ale też o tym. No i tak mówimy mu, że mamy ten list. Och, wspaniale. Wiedziałam, że mu zależy. Wiesz, nie musiałeś tego wszystkiego dla mnie robić i bardzo to doceniam i jesteś wspaniałym człowiekiem. Powinieneś odwiedzić mojego przyjaciela w Telbranora. Jest wspaniałym człowiekiem i myślę, że wy wspaniale się dogadacie. No, ona jest otoczona przez wspaniałych ludzi, samych widzę. Telbranora to gdzie to jest? Plagiat Seidenen. Aha, czy jeszcze nie wiem. Nie wiem, czy to nie będzie ten. Właśnie ta twierdza po drodze. Zaraz chwila. Bernard jakiś. Okej. Dobrze. Chyba będziemy kończyć ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. W następnym odcinku zahaczymy o spopielone ziemię. Dojdziemy właśnie do tej twierdzy. Mam nadzieję, że to jest właśnie ta Telebranora. Porozmawiamy z tym Bernardem. Może ciekawego coś nam powie, może da jakąś nagrodę za nasz wysiłek. I podejrzewam, że dojdziemy do Balmory. Jak na razie, do zobaczenia.